I dzisiaj odcineczek z Grimmiego. Grimmi KS3000, proszę Państwa. KS już nie widać. No, w końcu naprawiona maszyna. Stała już prawie 3 lata, bo nie było w sumie potrzeby jej używania. Był dikwat, paliło się zawsze dikwatem. Kółko się nam tutaj zepsuło. Jest to takie z blachy gięte, prasowane, coś w tym rodzaju. I zobaczcie, co Eddie wykombinował. Osłona przed wiatrem, u nas ostatnio bardzo wiało. I tam mamy sortowniki rozstawione. No i wpadłem na pomysł, żeby stare belki wziąć i bo mieliśmy takie stare belki, zostały z tamtego roku, więc jakiś użytek z nich, miałem je wywalić na gnój, ale całe szczęście, że tego nie zrobiłem, bo powiem Wam, taka forteca, dookoła mur, w środku są sortowniki, w razie czego można rzucić, tam belki są u góry, można narzucić plandekę i jakby co, nawet to też, ale teraz na szczęście, dzisiaj mamy 6 chyba już, kurde, który dzisiaj 6 październik, ale te dni uciekają. Miałem dzisiaj być właśnie na tym całym komitecie protestacyjnym. Niestety nie udało się. Trzeba było nakopać ziemniaków jadalnych, przebierać, bo no, pogoda się zrobiła. Niestety nie mogę sobie pozwolić na, powiedzmy, jeden dzień przerwy. U mnie nie ma kto robić za bardzo. Bez mnie, można powiedzieć, ta gospodarka cała tutaj u nas kipnie. Zaraz założę na głowę, bo siedzenie trzeba sobie poprawić. Oczywiście powinno się poprawiać przed, ale do szczegółów. Dobrze, tutaj kopię. Są to ziemniaki na... tu chyba ma to. Na by. Boryna. Różowe. O, na przyczepce. Sadzeniaki na przemysł. Zobaczymy, kto kupi za rok sadzeniaki na przemysł. Przy tych cyrkach, co rok wyrabiają w krochmalniach. To w następnym roku chyba już nikt nie będzie sadził tego przemysłu, a takie są już głosy, że większość osób nie ma zamiaru sadzić w ogóle przemyślaka, wolą zboże posiać, lepiej na tym się wyjdzie. No, na tą chwilę może i tak, chociaż po cenie teraz tych nawozów to nie wiadomo. A no i właśnie, wracając do strajku, protestu w Szczecinie, no nie mogłem być, niestety, przykro mi bardzo. Chciałem być, miałem już jechać, ale niestety rodzice wyrazili sprzeciw. No nieraz tak jest, nie, no bo po prostu siedzieliby w domu i nie szłaby robota, tak? W ogóle nie miałbym to robić, bo ja muszę nakopać, brat akurat był orać jeszcze pod żyto, bo już termin też jest trochę za późno na żyto, ale pojechał i ten zaorał. Chcę włączyć kogut. No i tyle, no. O, zobaczcie, jak ładnie jęczmień zieloniutki, proszę Państwa. Tutaj te pole mamy. Tutaj będzie jeszcze przeżyto o zimę siane po poplonie. Poplon jest akurat rzepak, jęczmieniary i owies. No, także lecimy ogólnie, nie powiedziałem w ogóle najważniejszego. Po co jedziemy? No co jedziemy? Jedziemy ścinać łęty. Zobaczymy na polu, jak wyglądają, bo ostatnio jak kopaliśmy, to te łęty takie były sztywne, że no talerz krój po prostu, zamiast je ciąć, to po nich się przechodził i się pchało, zapychało się po prostu. No zobaczymy, może jak zatniemy te łęty, będzie lepiej, oby. To już powinno zrobić tydzień temu, ściąć te łęty, ale niestety nie udało się.
i jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Zobaczymy, jak to będzie szło. Rozstaw chyba być powinien tak, jak być. Tak jak był, tak jest. W rusku. Ruskiem robiliśmy ostatnio. A? Niemiecka maszyna. Maszynen. Zobaczymy, jak sobie. Tylko tak. Nieraz tak było, że jak się ścięło łęty, to te łęty wszystkie trafiają później tutaj, między rajki, i jest jeszcze gorzej, ale zobaczcie, widzicie to? Jakie włókniste. Może lepiej chyba ściąć te, póki są zielone, niż później suche, bo suche już później to ciężko się tętnie ogólnie. Dobra. No to co, ogień? Burzy się! Ciekawie. Trzeba rozkręcić cięgło. Tak. Trzeba rozkręcić cięgło, bo są za... Dokładnie. Za nisko. Ale Armagedon, powiem wam. Armagedon. To podnieść trochę wyżej, bo ryje, nie opiera się na oponach, tylko jedzie nad tym. Teraz. Jeszcze trzeba. Jeszcze troszeczkę trzeba rozkręcić.
No i to by było chyba tak jak teraz. Tych nie pójcinamy, no ale przynajmniej stąd zetniemy. Zawsze to coś tam będzie, coś tam chyba pomoże, oby. Oby nie było w drugą stronę. Dobra, lecimy na Szczecin. Na początku musiałem otwarto mieć szyby, bo wiecie, na początku trzeba słyszeć maszynę, a później to już... Wkurzy się jak holender, bo ja zamknę tą szybę, trudno, co? Najwyżej zgubię grillego z tyłu, wtedy będzie lżej może szło, to będę czuł, że zgubiłem, no. Tak jak koń ma klapki do przodu i tyle, tak jak dużo ludzi robi. No i teraz jest elegancko. Obroty na eko, 540 eko. Muszę, kurczę, kurzy się ta... Holender nie wiem, tyle padało, aż się kurzy. Te łęty wyschły. No i co, jedziemy sobie tak 6-7, 540 na wałku. I bardzo ładnie nam goli do rajki. Mam nadzieję, że będzie to na plus, a nie na minus. Bo kiedyś tak było, że właśnie te łęty wszystkie zbierały się między rajkami i nie szło po prostu wtedy kopać. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. No i widzę, że się skończyła ta cała spotkanie ministra, czy na ministra, czy ogólnie tych azotów, więc później sobie zobaczę u Kuby na live, o co chodzi, co tam było. No widzicie, no ja mam tyle roboty zaległej, miałem tydzień temu już przyjechać tutaj, to ściąć te łęty. I tak cały czas coś się odkłada, jest tyle roboty, że masakra. A jeszcze 35 hektarów przed nami ziemniaka. Te pole tu jest 10-hektarowe, tu wykopaliśmy może ze 3, 3,5. Jeszcze reszta czeka. Tutaj mamy akurat to, co teraz ścinam, to są sadzeniaki kuras na następny rok i tam jest arsenal. Arsenal dalej. Zostawimy oczywiście mniejszą ilość sadzeniaków. Jakby ktoś chciał sadzeniaki, no to ja będę pewnie miał nadwyżkę, bo nie będę sadził dużo. No ale szkoda tego sadzeniaka wyrzucić na mąkę, więc go i tak przerobię wszystko, w skrzynię włożę i zobaczymy, a może dadzą po 2 zł za kilogram skrobi na następnym roku i będziemy sadzić. Wtedy by się opłacało może. Nawóz po 3000, no to już nic nie mówię, dobra. Szkoda, szkoda gadać. Nie wiem, co tam było na tym zebraniu. Później pewnie się dowiem, co to będzie. Muszę przyjechać talerzówką i zrobić te poprzeczniaki, bo kurka wodna trzęsie jak holender. Ogólnie dzisiaj doszły mnie bardzo złe wieści o tym, że nawozy nie stanieją. Kto nie kupił, ten ma problem. I będzie mieć problem na wiosnę. Wszyscy będziemy mieć problem na wiosnę, a następny rok to już w ogóle. Teraz można powiedzieć, trzeba oglądać kanał Xawerego i uczyć się ekologii. Proszę Państwa. Skończyła się era gospodarowania w Polsce. Chcieliśmy Unię, mamy Unię, ona nas zbudowała i ona nas zniszczy, proszę Państwa. Tak dokładnie jest. Ale to nic. Temat jest taki, że tu właśnie o. Troszeczkę to koło trzeba by było bardziej w prawo dać. Coś to tak mocno tutaj gnieć tą rajkę z tej strony. Pierdyknąć może z młotkiem parę razy w tą stronę, w prawo, żeby tak mocno nie gniotło. A w sumie może nawet lepiej. Może i nawet lepiej. A zostawimy. Niech będzie jak jest. No, także tak wygląda pole po ścięciu tym łędziakiem. Bo takie żywe, zielone, one jeszcze trochę by pożyły. No jednak kombajn ma dużo ciężej, bo wtedy trzeba musi odebrać to wszystko się pcha, ciągnie i w ogóle, no i tutaj kroje też mają problem, jak jest cała ta tafla, to wszystko się tu zbiera i zobaczcie, tego nie przetnie talerz, bo to cholerstwo jest takie wredne,
te łęty. Muszę coś wykombinować, żeby te łęty zgarnieć na bok. Albo coś w tym stylu, nie wiem, albo ciąć przed ciągnikiem. Ach, zobaczymy jak to będzie szło później. Z wętami zawsze był problem i jest problem. Dobra, szkoda czasu, już kawałeczek zamieszczymy tylko ten trójkącik. A tak już kawał pola zrobiony, więc i to w miarę idzie sprawnie, szybko. Fajnie działa HR w Arbosie. Powiem wam, że ogólnie nie miałem okazji zbytnio się bawić tym EHR-em, bo praktycznie wszystko było doczepiane do zaczepu, ani pługa, ani agregatu jakiegoś. No i ogień, jedyneczka i szkla. No i tu za każdym razem opuszcza, podnosi, opuszcza, bardzo precyzyjne, fajne ten EHR jest. Za każdym razem na tym samym poziomie ustawia nam. O, dobra. Jeszcze z pół godzinki i do domu. I kopać ziemniak. Jeśli zdążymy. A jak nie, to jutro rano, bo jutro pojadę sobie. Nie no, chyba nakopiemy troszkę ziemniaków. Albo tu przyjedziemy kopać. Zobaczymy. Dobra. Na razie, trzymajcie się. Tyle z vloga dzisiaj. Taki vlog króciutki. Z Grimy KS3000, czyli łęciak, ścinanie łęt, żeby szybciej wykopać te ziemniaki, żeby to tak wolno nie szło jak do tej pory, bo jednak te łęty mimo wszystko obciążenie jest dla ciągnika i dla kopaczki. A jak jest już tak, wiesz, resztki takie, wiecie, takie resztki tych łęt zostały, oszczapę, to praktycznie kombajn nie będzie czuł i powinno to iść szybciej. Na razie, trzymajcie się, hej.